Dzień dobry, nazywam się Michał Lacha, reprezentuję firmę Varitex. Firma Varitex jest to firma z długimi korzeniami na terenie województwa łódzkiego. Mianowicie rozpoczęliśmy swoją działalność blisko 30 lat temu jako firma typowo budowlana. Mamy w swoim portfelu takie inwestycje jak Muzeum Sztuki w manufakturze MS2, Filharmonię Łódzką, budowaliśmy stan surowy Atlas Arena, czyli budynku, w którym się obecnie znajdujemy. Realizowaliśmy szereg obiektów komercyjnych dla zachodnich partnerów oraz obiekty przemysłowe, m.in. fabrykę Merloni Indesit. Także realizowaliśmy inwestycje celu publicznego. Obecnie zajmujemy się głównie realizacjami deweloperskimi i w związku z powyższym chciałbym przedstawić naszą ofertę, z którą jesteśmy dzisiaj w Atlas Arena. Jest to apartamentowiec Aleja Mickiewicza 4 w Łodzi. Jest to zespół dwóch budynków, na który się składa łącznie 216 apartamentów. Inną inwestycję, którą mamy w ofercie, jest to Srebrna Ostoja. Jest to osiedle domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. Oferta składa się z domów począwszy od 3 do 4 do 5 sypialni. Rynek deweloperski łódzki z dnia na dzień nas zaskakuje. Historycznie przywykliśmy do tego, że Łódź była postrzegana dużo gorzej przez inwestorów, natomiast dzisiaj widzimy duże ożywienie. Z tego względu jesteśmy optymistami. Ruszyliśmy z realizacją budynku B przy Alei Mickiewicza 4, ponieważ sprzedaż budynku A przekroczyła już 50%. Oczywiście spoglądamy na wszystkie wskaźniki makroekonomiczne i one na dzień dzisiejszy wyglądają dobrze, a nawet bardzo dobrze. Jesteśmy optymistami i wierzymy w długoterminowy trend wzrostowy łódzkiego rynku nieruchomości. Obecnie koncentrujemy się w naszej działalności na terenie Łodzi. Oczywiście spoglądamy jednym okiem na rynki inne. Naszym zdaniem rynek łódzki obecnie jest w dużej fazie dynamiki i z tego względu chcemy się na nim skupić, ponieważ oferuje on duże możliwości rozwoju. Kondo hotele w naszej opinii są ofertą komplementarną do tego, co my oferujemy. Na przykład osiedle domów jednorodzinnych Srebrna Ostoja jest typowo oferta skierowana dla rodzin, czyli nie uważamy, że jest to konkurencja dla kondo hoteli. Jeśli chodzi o apartamentowce, jest to, można by powiedzieć, konkurencja. Niemniej jednak należy pamiętać, że kondo hotele są to jednostki mieszkalne typowo o mniejszym metrażu. W związku z powyższym nie jest to wprost konkurencja dla naszej oferty.